Dzień dobry. Jestem głodny. Więc idziemy dzisiaj na coś z polecałki. Polecałki, polecajki. Ktoś mi polecił Olive Tree w Dudley. Jesteśmy w Dudley. Tam jest Olive Tree. Nagrywam samochodu, bo pada i musimy szybko przebiec, żeby nie zmoknąć. Zwłaszcza moje włosy mogą ucierpieć. Widzicie, zarosłem ostatnio. Nie było oczywiście czasu ogolić, ale moja żona ma proste włosy, więc nie chce mieć kręconych, więc musimy nagrywać samochodu, więc już nie idziemy, chodźcie. No więc dobra, moi drodzy, jesteśmy w Olive Tree. Tak to się nazywa. Będziemy zamawiać Jola oczywiście pizzę. Chcesz fokacie? Nie wiem, czy stwierdziłeś, że oczywiście pizzę, skoro już długo nie jadłam pizzy. No ale głupio nie spróbować takiego pieca, to już mówiłaś. Nie wiem, powiem ci. Ja nie jestem pizzowy ogólnie, nie przepadam za pizzą, to nie jest danie, które bym zjadał. No ale dzisiaj spróbujemy pizzę i spróbujemy burgera. Tak oto się prezentuje menu. Wybór jest, powiem wam, ogromny. Pizza. Burger. No i jeszcze piweczko. I calzone, i piweczko, i wino, także chyba się skusimy na piweczko. 3,50 za piwo. Chyba na pewno się skusimy na piwo. Także już mi się podoba. Tak się kusisz. Za takie pieniądze to się skuszę na piwo tym razem. No i burgerki. No okej, okay, próbujemy. Ja wciągam burgera, Jola pizzę. Oczywiście. Jaka to będzie pizza? Którą? I to jest z tych nowych ci wziąłem. Peperoni pikantne. No. Nie wiem, no ja nie umiem jeść pizzy, nie potrafię, nie wiem. Wziąłem burgera i będziemy testować pizzę. No nie jestem za pizzą, tak samo nie jestem za kebabami, no nie wiem. A ktoś ci polecił kebaba, tak, że się będzie otwierał? Tak, właśnie mam zaproszenie do Birmingham do kebaba na kółkach. Znaczy no, ktoś mi tam polecił i powiedział, że rozdają na razie wrótki i to będzie wielkie otwarcie. No ale nie, wolę curry niż kebaba. Moi drodzy, jest tutaj fajnie, bardzo czysto. Stoliki są takie oliwki, ceraty, żeby było czysto. No i jest czysto. Jak się wchodzi, od razu uderza was zapach i ciepło z tego pieca opalanego drewnem do pizzy. Wygląda to mega, mega fajnie. No pachnie. Dobrze. Dziwne, bo dopiero otworzyli chyba. O 17 otwiera, jest 18.11, także no już pewnie parę pizz wyszło. Dobra, moi drodzy, dostaliśmy przekadełko. Super to wygląda. Wygląda jakiś pasztecik. To jest jakieś ciasto. To jest ciasto na pewno. To wygląda trochę jak ten. Mówisz? To wygląda. Bo mam mikrofon. To wygląda trochę jak ten, jak pork scratching. No i co, to jest ciasto. Ja wiem, że to nie jest, ale wygląda. Dobra, co to jest? Zamoczymy w tym mazidle. Suszone pomidory. Bazylia. Co? Bazylia. Suszone pomidory z bazylią. Dobra. Wygląda jak pasztet, czyli nie jest to? Nie jest pasztet, nie jest mięsne. Pasta. Są pomidory bazylia. A to takie paluszki, co są chyba włoskie, nie? Dobre to jest. Moi drodzy, w ogóle biznes ten jest na sprzedaż. Nie to, że nie idzie czy coś, po prostu rozmawiam tutaj z panem właścicielem, powiedział, że nie mają czasu i po prostu chcą się zająć czymś innym. Chcą przekazać tutaj całą recepturę tego miejsca. No i tyle. Jola i ja mieliśmy własne biznesy i nigdy więcej. Już wolę pracować dla kogoś i mieć urlopy i mieć wszystko. Dzisiaj mam wolne, nie pracuję, nie muszę się o niczym martwić, ale to jest dobre. Ta bazylia jest po prostu mega tutaj. Ja ci powiem na samo to, już bym tu przyjechał. To jest pyszne. Tylko usiedliśmy i zrobiła się pogoda.
wolałby na dworze siedzieć. No szkoda, że nie, nie? Stolika jakiegoś. Tak, ale nie, no to lało przecież tutaj. Tak, lało to jest właśnie. I bardzo ciężko tu dojechać. Powiem wam, że jechaliśmy taką drogą, że myślałem, że się utknę. Od razu mi się Italia przypomniała, że takie właśnie uliczki, takie wąskie były, a ja takim dużym samochodem jechałem. Ach, dawne, dobre czasy. Zobaczcie na tą dechę. Podanie jest mega świetne. Tu można sobie oko wykoleć, także odłożę to, bo frytki. Zobaczcie na ten kolor. Grube. Chrupiące. Dobre. Mięsiste. Do frytek mamy dwa sosy. Czerwony i biały. No takie polskie, bym powiedział. Jak do bigosu. Czerwony. Ale pomidorowy. Kolejny raz to powiem. Jakby ktoś mi zrobił taką pomidorówkę, to byś jadł. To bym jadł. To bym tu był codziennie z takiego sosu. Sos jest naprawdę, naprawdę pomidorowy. Nie jest pikantny. To jest taka dobra polska zupa pomidorowa. Gęsta, treściwa, zajebista. Ale to jest sos. Czy za sosy płaciłeś dodatkowo, czy nie? Nie, chyba nie. No i sos czosnkowy. O wow, a sponiewiera się ten sos. Zobaczysz, rewelka. Mocno czosnkowy? Mocno czosnkowy. I nie z jakiegoś gównianego proszku, tylko prawdziwy czosnek. Wow, dobra, ja już nie wiem, jeżeli chodzi o frytki, super, zajebiste, ale nie o tym była mowa. Burgerek. Mamy tak. To jest jakiś fajny chutney. To jest barbecue. Sos barbecue, tak, to jest sos barbecue. Zobaczcie, bekonik, serek, który się rozpływa. Pod serkiem jest kawał dobrej wołowiny, widzę. I to jest naprawdę grube. Pod wołowiną czerwona cebulka. Pomiderek i sałata. Nie, podoba mi się to. Była taka, no to jest pieczarka marketowa. Nie powiedział, taka buła, ale ona jest pieczona, jest podsmażona z każdej strony. Także to chrupi. Wgryzamy się. Mega dobry burger. Czuć to mięso, czuć ten bekon, cebulka, sałata, to się przebija bardzo mocno. Ale zobaczcie, czy to nie jest zacny kawał mięcha? Powiem ci, że wygląda mega. To jest naprawdę zacny kawał mięcha. I ja zawsze mówię, jeżeli jecie burgera, się nie ujdziecie, to jedliście burgera. Nie przepinaj. Przepraszam, no ale taka jest prawda. No jest mega, mega wypakowany ten burger. Fajne sosy. Ten sos barbecue, nie sądzę, że był robiony tutaj, ale jest naprawdę fajny. Fajnie się komponuje w tym wszystkim. No i jest naprawdę, naprawdę pełen. Dobry. Lepszy niż ten, co jedliśmy w Łosu. Ten naprawdę dobry burger. Lepszy niż peppers? Peppers. Czy burger and sauce? Lepszy niż burger and sauce. Tego mięsa jest naprawdę tutaj dużo. Jest to dobre. I do tego w Polsce się mówi na to kolesław. Kolesław. Kolesław się mówi. A tutaj się mówi na to koslo. Rogale tutaj. Tak? O Jezu, czuć. Czuć tą śmietanę. Z kapustą. Śmietana raczej. Nasza kapucha. Dobre. Naprawdę dobre. No i została nam sałatka. Oczywiście przed daniem głównym. Mamy tak. Mamy fetę. Mamy oliwę. Cena tego zestawu, fryteczki, burger, koslo, 8,99. Dobra cena. Dobra cena. Jak na takiego burgera, który jest taki, zajebista cena. Sałatka. Sałatka. Ja tak mówię, sałatkę to można dać królikowi. No dobra, no. Ta sałatka kosztuje 7 funtów. Czy zamówił sałatkę? No nie, ale no, żona jest, żona chce sałatkę, żona dostaje sałatkę. Pozostała nam się pizza. Pieczona w piecu na drewno.
Ten, na drewno? Tak. Taki prawdziwy piec jest, tak, nie? Prawdziwy piec. Chciałbyś? No i odłamało mi się tak tej pizzy. Widzicie, ona jest dobrze wypieczona. Testujemy tę papryczkę po prostu. Ja już czuję ten gorąc. Taka ostra? Te jalapeno naprawdę poniewiera. Straciłem głos. Pepperoni naprawdę dobrej jakości. Dobra pizza. I nie opada. To jest ważne, bardzo dobrze przypieczona, cienka, nie? Dobra, pytanie. Zjadacie końcówki? Czy wyrzucacie? Ja zjadam, to jest pyszne. Ser jest fajny, ciągnie się. Nie jest tego sera za dużo, nie jest tego sera za mało. Jest po prostu idealna proporcja. Ta pizza nie jest mokra, nie jest tłusta. Papryczki są pyszne, ostre. No dobre to jest, no. Pamiętajcie tak, Domino's się chowa. Domino's to ogólnie, ale... I moja też się chowa. Tak? No bo to jest piec. To swoje może, robi. Tak, piec swoje robi. Nie wiem, no zjadam to. Smakuje mi to wszystko. Bardzo, bardzo mi smakuje. Jeżeli lubicie pizzę, to na pewno wam ta pizza będzie smakować. Jestem zachwycony. Pizza jest mega dobra. Ja nie jestem fanem pizzy, nie jestem znawcą pizzy. To nie jest moje danie. Burgery znowu. Jezu, no to już się, wiecie, trochę zdeintegrowało. Ale zobaczcie na to mięcho. I to nie jest byle gówno. To jest naprawdę dobrej jakości mięso. Jeden z lepszych burgerów, jaki jadłem. Mało tego, moja żona powiedziała, że to jest najlepsza pizza, jaką w życiu jadła. A jedliśmy ich trochę już. A ta we Włoszech? Nie, to jest mega. To jest przepyszna pizza. I to jest idealne, bo to ciasto wcale nie jest grube. Mm. Jest tak krótkie. Zobacz, ile ta pizza stoi, bo wiesz, nagrywałeś. No. Ona dalej jest krótka. Cały czas jest krótka, no po prostu już nie wie. No dla mnie po prostu rewelka. No dla mnie też. No co, no. Jest dobrze. Jest dobrze. No ja mam jeszcze skupny tutaj kawałek pizzy od Joli. Bo sama nie zje. Będzie, pizza leży, nie będzie, ja to dokończę. Pizza leży już 20 minut, dalej trzyma formę. Dobrze mówisz. To jest najlepsza pizza, jaką jadłem. Ktoś ma serducho. I wiedzę, jak to zrobić. Krótko o tym miejscu. Biegnijcie zamówić tu pizzę i burgera. Pyszne, pyszne, świeże, pyszne oraz pyszne. No więc, moi drodzy, zapłaciłem za pizzę i za burgera 27,99 i dwa piwa, 27,99, sałatka była 7,50. Brak mi słów, po prostu biegnijcie tutaj na pizzę, bo jest pyszna. Jak na pizzę, której nie jestem wielkim fanem, to miejsce zasługuje na 10 na 10. Biegnijcie tu, dopóki jest ten właściciel i jest ta właścicielka, bo ci ludzie naprawdę wkładają serducho i nie rozumiem, dlaczego chcą sprzedać ten biznes. Tu powinny się ustawiać kolejki. Naprawdę? No... Przepraszam, tatuś. Przepraszam tatusia, bo tatuś mnie zrypał za to, że przeklinam. Ale to jest naprawdę, naprawdę dobre. Jeżeli jesteście w okolicy Wolverhampton, Walsall, Dudley, ja jestem taki najedzony, że nie mam siły, energii wkładać. Powiem wam, że zajebiste miejsce. Zajebiste. Pytanie do was. Czy, bo wpadło mi ostatnio właśnie jeszcze parę komentarzy z Tipton, z Polonii restauracji polskiej, chociaż nie nazwałbym tego ani polską, ani restauracją. Dostałem parę bardzo niemiłych komentarzy, w tym od właściciela i pani, która tam pracuje. To już podchodziło pod zastraszanie, ale to nieważne. Jak coś się stanie, to dowody są na moim komputerze.
Czy chcielibyście, żebym wrócił do miejsca, w którym mi naprawdę nie smakowało? Z wszystkich moich vlogów to jest jedyne miejsce, gdzie było żarcie paskudne. Zdarzały się miejsca, gdzie było dobrze, ale brakowało soli i pieprzu. Ale restauracja Tipton była najgorsza jak na razie na mojej liście. I czy chcielibyście, żebym tam powrócił i sprawdził, czy coś się zmieniło, czy dalej jest kupa? Czy miałeś po prostu pecha i taki dzień był niedosolony? Czy ja miałem pecha, czy pani była jakaś nie w sosie, która tam gotuje, tudzież pan, który tam gotuje i zrobił rosół z jednego kurczaka i 1000 litrów wody. No, chcę się dowiedzieć, czy po prostu miałem pecha, czy dalej jest gówno. I tyle, no. Także dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście, żebym tam odwiedził jeszcze raz. Oczywiście będę musiał to zrobić incognito, bo już mnie tam nie wpuszczą, bo jak już takie, wiecie, groźby leciały, no to podejrzewam, żeby mnie stamtąd wyprosili delikatnie, ale co tam. Dobra, dzięki za oglądanie, dzięki, że jesteście. Myślę, że jak ten film już się ukaże, to już jest 1000 followersów. W tej chwili patrzę na moją ilość, jest 888. Super, także mam nadzieję, że za tydzień będzie 1000, a za 2 tygodnie będzie 10 tysięcy. Dzięki, że jesteście. Zapraszam na kolejne vlogi. Wiem, tylko jak na razie raz w tygodniu. Postaram się to robić częściej. Nie wiem, czy się uda, ale jak na razie będzie to tylko raz w tygodniu. Także dzięki, że jesteście. Dzięki za oglądanie. Nara.